Młodość moja, młodość, jak ja ciebie zmarnię. Młodość moja, młodość, jak ja ciebie zmarnię. Jakoby ten kamień, jakoby do wody upadnie. Jakoby ten kamień, jakoby do wody upadnie. Ho, 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 ho. Pani Żaneta, solistka zespołu Zakucha. Tak. Pani Żaneto, jak długo już śpiewacie? No już długo i śpiewamy i gramy, no tak już chyba z 5-6 lat, nawet tego nie policzyłam, no. Ale nie tak długo. To znaczy, jeśli jako zespół Zakucha, ale współpracujemy z Jakubem Mitorajem, który tworzy ten projekt, już od wielu lat, więc z wiekiem w naszych sercach zrodziła się potrzeba tworzenia czegoś, co jest bardzo lokalne, bardzo bliskie, bardzo polskie. Ja wiem, że tak brzmi, ale po prostu jak człowiek dojrzewa, zaczyna szukać w swoich korzeniach i okazuje się, że tam jest mnóstwo skarbów. A co to znaczy, że lokalne? Skąd pani? Co to znaczy? Dokładnie. Lokalne to znaczy, że czerpiemy ze źródeł, które gdzieś zostały zebrane chociażby przez Adolfa Dygacza. My jesteśmy z Opola, ale czerpiemy z źródeł polskich. To są dawne Opole pieśni ludowe. Dolny Śląsk, tak? Dolny Śląsk. No, muzycy myślimy z jednej strony bardzo szeroko i tak mam nadzieję, że światowo, ale z drugiej strony wydaje nam się, że warto pokazywać większej publiczności to, co jest nasze w sercu najbliżej, to, co jest najbardziej wartościowe. Czyli tam są fragmenty takie związane ze Śląskiem i z Dolnym Śląskim i z województwem opolskim, bo to jest województwo polskie, ale jak wyczerpiemy w ogóle ze źródeł polskich, z muzyki polskiej, ludowej, no ale ubieramy ją w elektroniczne brzmienia, piszemy też swoje autorskie już piosenki, ale jest w nich nutka taka folkowa, dusza słowiańska, bo ona w nas jest. Zespołów folkowych w Polsce jest no dużo. Więc jak pani widzi siebie i wasz zespół, jak wy Zakucha, czym się różni od innych? Na przykład ja pamiętam, że moim największym odkryciem wiele lat temu była kapela ze wsi Warszawa. Prawda? To ode mnie tam się zaczęła ta przygoda z folkową muzyką polską. Dziennikarze lubią rzeczywiście muzykę wkładać w jakieś określone szuflady, bo to jakby jest łatwe. Artysta właśnie nie chce być wrzucony w żadne szuflady, więc z jednej strony my mówimy, że trochę to jest taka zakukowa muzyka, bo z jednej strony zakukowa, trochę nasza, taka nasza, bo z jednej strony czerpiemy ze źródeł, z tradycji, z emocji, czyli z miłości do naszej lokalności, do naszego kraju, ale z drugiej strony kochamy też czerpać ze świata i no jakby inspirujemy się wieloma dźwiękami, więc to jest takie, no trudno to wytłumaczyć, więc gdzie się widzimy, jakby wracając do pytania, widzimy się wśród takiej publiczności, która czuje podobnie jak my, która ceni wartości takie jak miłość, rodzina, miłość do drugiego człowieka, poczucie wolności, kreatywności, bo tak chcemy ubierać muzykę i tak pokazywać. Więc z jednej strony jest folkowo, ludowo, jest elektronicznie, czasami też prawie że rockowo, momentami się niektórzy śmieją. Więc okazuje się, że tej publiczności mamy coraz więcej, bo jeździmy coraz więcej, więc są odbiorcy takiej muzyki. A czy już w Ameryce Państwo byli? Nie, ale liczę po tym wywiadzie, że pojedziemy. Ja też. No, to... Także bardzo serdecznie dziękuję i życzę wielu sukcesów. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że Pani ze mną porozmawiała. Ja się Mi cieszę. Się koncept bardzo podobał. O, zwłaszcza, to zbiorę. Ja, mam pytanie, too. Do you like Led Zeppelin? Yes, of course. That's what I wanted właśnie, bo mój mąż cały czas mówił, że tutaj odsłyszy jakieś takie właśnie tej klimaty Led Zeppelin. No właśnie, bo to o to chodzi, żeby czerpać. No i to tak jak czujemy. Właśnie, więc no, z jednej strony nie jest folkowo, są korale czerwone, one muszą być, bo one przynoszą szczęście. Ja kiedyś nie nosiłam tych korali, ale jak zaczęłam czytać, że one są symbolem pomyślności dla kobiety, takiego szczęścia, nadziei, no to już teraz noszę, mam, niech jest symbol. Ale muzyka musi być taka z serca, no i taką tworzymy. Ja myślę, że ja też zaczynam nosić czerwone korale. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę powodzenia. I do zobaczenia w Stanach! No, mam nadzieję. Nigdy nie wiadomo, dlaczego założyliśmy zespół Zakucha i dlaczego perkusista z nami gra, a to dlatego, że kiedyś Ślązacy pojechali do Teksasu. Tak, ja, no właśnie, i o tym była cała historia. Mówię, panowie, ja wiem, musimy grać, żeby pojechać do Stanów, bo musimy pojechać tam do Ślązaków z Teksasu. Oni tak
i nasi koledzy z innego zespołu właśnie byli, więc ja uważam, że to jest realne marzenie i dlatego chłopaki ze mną grają, tak jak z Diopą. Super, dziękuję bardzo, naprawdę bardzo super. Do zobaczenia. Jeszcze się to...